Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No, dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo prosto i bardzo szybko, bo dzisiaj zupa tom yum z krewetkami, czyli banalnie prosta zupa w stylu tajskim. Pamiętam, że były czasy, gdy chłopcy byli mali, a ja tęskniłam za tego typu daniami. Teraz są już nastolatkami i sami proszą o tę zupę. U nas zupa ta najczęściej jest wierną towarzyszką dla sushi, które jest wówczas drugim daniem. Zupę podajemy na gorąco i rzecz jasna niekoniecznie musi być łączona z sushi. Według mnie ze świeżą chrupiącą bagietką z masłem też będzie bardzo, bardzo okej. A robi się ją bardzo szybko. Jeśli to brzmi interesująco, to serdecznie zapraszam. Dzisiaj najprostszy i najszybszy przepis. Zupa gotowa w około 20 minut. Przepis pisanej składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz już nie przedłużam. Zaczynamy! Robię porcję dla 3 osób, bo jestem dziś sama z chłopcami i zdecydowaliśmy się na tom yum oraz sushi. Sushi zamówimy, a zupa będzie domowa. Bardzo lubimy taki zestaw, więc wiem, że będzie pysznie. Jak widzicie, odmierzam suszone grzyby shiitake, biorę pół szklanki, można je podmienić na grzyby mun i zalewam wrzątkiem, po czym odstawiam na 10 minut pod obciążeniem, żeby te grzyby były zanurzone we wrzątku. Po tym czasie będę je odcedzać i wykorzystam do gotowania. W międzyczasie oczyszczam krewetki z pancerzy i jelit. Ja zostawiam tylko ogonki, bo raz, że tak ładniej prezentują się w zupie, a dwa, wnoszą ciut więcej smaku, a ogonki usuwamy podczas jedzenia. Ja przyjmuję przelicznik 6 krewetek na porcję, więc dziś mam ich tu 18. Krewetki rozmrażam przez noc w lodówce, rozmrożone płuczę, osączam i z pomocą małego nożyka z ostrym czubkiem usuwam z nich jelita i oczyszczam. Do tej zupy biorę większe krewetki, najchętniej tygrysie, bo szybciej się je obiera, a podczas gotowania i tak lekko stracą na rozmiarze, więc są w sam raz do jedzenia. I to jest chyba najdłuższa część szykowania tej zupy. Nie lubię tej czynności, no ale trzeba przez nią przebrnąć, więc szybciutko, bez zbędnego zastanawiania się oczyszczam. Oczyszczone układam na talerzu i odstawiam na bok lub wstawiam na chwilę do lodówki. Z uwag praktycznych krewetki można też obierać w trakcie gotowania się zupy, w tak zwanym międzyczasie, bo i tak dodaje się je na samym końcu, ale dziś na potrzeby nagrywania obrałam je z wyprzedzeniem, bo tak będzie mi łatwiej zapanować nad logistyką nagrywania. No, i teraz już pójdzie raz, dwa. Do garnka wlewam wodę lub wywar warzywny, u mnie dziś woda, i na 3 porcje wlewam 3 szklanki wody. Włączam grzanie i zaczynam gotować. Dodaję od razu te namoczone grzyby, osączone, pastę tom yum. Ja biorę gotową ze słoiczka, pastę można też zrobić w domu i opiszę ją w przepisie pisanym na blogu. Dziś jednak u mnie już gotowa, taka o dobrym składzie, bo to ma być bardzo szybka zupa dzisiaj. Na razie jedna czubata łyżeczka tej pasty, a potem ewentualalnie dodam jej jeszcze trochę. Jak widzicie, mieszam rozpuszczając, przykrywam i zagotowuję. Kiedy się zagotuje, do garnka dodaję drobno pokrojone warzywa. U mnie najczęściej jest to jedna czerwona papryka pokrojona w cieniutkie paski lub tak jak dzisiaj 2 szklanki mrożonej mieszanki chińskiej. Dodaję też od razu pół szklanki krojonych pomidorów, mogą być z puszki, oraz pół szklanki mleka kokosowego. Mieszam, przykrywam i gotuję przez mniej więcej 5 minut pod przykryciem. W tym czasie posiekam sobie natkę pietruszki, a część natki odkładam bez siekania do dekoracji. No i co? Po kilku minutach zaglądam do garnka, kosztuję i finalnie doprawiam do smaku. Ja zwykle tylko solą lub sosem rybnym. Jeśli mam ten sos, to daję zwykle 2 łyżki mniej więcej. Dzisiaj sól. I ja dodałam jeszcze jedną łyżeczkę pasty tom yum, bo chcę, żeby ta zupa była rzeczywiście dość stanowczo ostra. I kiedy wywar odpowiada mi już smakiem, dodaję przygotowane wcześniej krewetki. Mieszam i gotuję na średnim ogniu przez mniej więcej minutę. Krewetki szybko tracą surowość i łapią piękny różowy kolor. Zobaczcie, są zdecydowanie gotowe. Wyłączam grzanie. I na koniec doprawiam zupę świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Trzeba pilnować, żeby nie wpadły pestki. Mniej więcej jedną łyżkę daję. Dosypuję siekaną natkę, mieszam i można podawać. Pachnie obłędnie. Zupa tom yum smakuje najlepiej na gorąco, zaraz po ugotowaniu. A że robi się ją, jak widzieliście, błyskawicznie, to można ją podać w około 20 minut od momentu start. Podaję na gorąco bez żadnych dodatków i tak jak wspomniałam we wstępie, u nas zwykle jako wstęp do sushi, więc bez dodatków. Myślę jednak, że taka zupa, choć to pewnie zupełnie nie w stylu orientalnym, będzie też doskonale smakować ze świeżą, chrupiącą bagietką z prawdziwym masłem lub na przykład z pieczywem czosnkowym. Kiedyś to sprawdzę, bo wyobraźnia podpowiada mi, że powinno być całkiem okej. Dzisiejsza zupka jednak prezentuje się tak. Ja lubię jeszcze ładnie ułożyć i grzybki, i krewetki, tak by wyłaniały się z zupy i zachęcały do nabrania pierwszej łyżki. Ostry, ciekawie doprawiony wywar, jędrne warzywa, sporo grzybków i krewetki. Wszystko pięknie spina się w harmonijną całość i bosko smakuje, pieszcząc podniebienie ostrym smakiem i bogactwem dodatków. Banalnie prosta i dla nas absolutnie pyszna.
Mam nadzieję, że zechcecie ją odtworzyć. Jeśli tak, to wszystko precyzyjnie rozpisane krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link do przepisu jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć, więc serdecznie zapraszam. A teraz jak zawsze w tym miejscu dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji z kanału Skutecznie.tv. Będzie mi bardzo miło i z góry za to dziękuję. Przepysznych, domowych, ostrych zup w stylu tajskim Wam życzę. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!